Małgorzata Talarczyk. Słowa. Bywają okrągłe i gładkie jak perły, krzykliwe jak sznury czerwonych korali, szorstkie jak nieoszlifowane bursztyny, przemilczane jak skrywany diament. Czasami są jak tarcza chroniąca przed zranieniem, a czasem jak balsam na to, co boli. Lub jak kurtyna, za którą pusta scena. Bywają jak perły rzucane przed wieprze, albo jak kłody rzucane pod nogi, a czasem są jak kamienie milowe w projekcie życiowym. Czytał Bogdan Dmowski.